Cześć! W coraz bardziej świątecznym nastroju witają Was Natalia i Kuba. A to już 183 odcinek Kuriera Akademickiego, w którym odwiedzimy Pyrkonowy Targ Zimowy, poszukamy dawców szpiku na UAM i dowiemy się co nieco o nowym projekcie świątecznym na kierunku produkcja audiowizualna. Zapraszamy! Dziesiątki gier planszowych, wystawców i cosplayerów, a wszystko okraszone świątecznymi elementami. Tak było na Pyrkonowym Targu Zimowym, o którym więcej opowie Wam Weronika. Pandemia COVID-19 uniemożliwiła organizację wielu imprez masowych. Jedną z nich był Pyrkon, coroczne poznańskie święto miłośników fantastyki. Jednak mimo przeszkód związanych z pandemią koronawirusa, organizatorzy eventu zdecydowali się podarować uczestnikom choć namiastkę ich ulubionego konwentu. Mowa o Pyrkonowym Targu. W lipcu ekipa Kuriera Akademickiego odwiedziła Pyrkonowy Targ Letni. Na początku grudnia odbyła się zimowa edycja tego wydarzenia. Byłem na Pyrkonie Letnim i po prostu bardzo mi się spodobała atmosfera. Też w przyszłości chciałem pójść bardzo na Pyrkon, ale się nie zdarzyła okazja, bo akurat w momencie, kiedy chciałem, no wybuchła cała sytuacja na świecie, przez co też Pyrkonu nie było, więc jak nadarzyła się okazja, to po prostu jestem, bardzo mi się spodobała atmosfera. To jest jednak takie miejsce, w którym ludzie mogą się spotkać, mogą jakby uprawiać cosplay, po prostu jakby czuć się dobrze ze swoimi zajawkami, przez co jakby właśnie takie spotkanie jest fajne i fajnie, że zorganizowano właśnie to w taki sposób, że tak jest dużo przestrzeni, żeby też nikt ewentualnie się nie zaraził ani nic. To jest dobra decyzja. Na Pyrkonowym Targu Zimowym nie zabrakło atrakcji dorównujących tradycyjnemu Pyrkonowi. Co więcej, wiele z nich zawierało świąteczne elementy nawiązujące do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mamy tutaj strefę wystawową, która znajduje się za nami. Jak widać, jest naprawdę dużo osób, dużo ciekawych przedmiotów, które można nabyć, a że są święta, jest to idealna okazja dla fanów fantastyki na zdobycie chociażby prezentów. Ale poza tym mamy takie atrakcje jak Games Room, mamy strefę gier retro, gdzie można pograć na starych komputerach w stare gry. To jest bardzo ciekawa atrakcja, szczególnie dla najmłodszych, którzy nie mieli okazji nigdy w większości w ogóle zapoznać się z takim sprzętem. No i oczywiście mamy naszą scenę, na której dzieją się atrakcje. Będą różne występy, pokazy, mamy także warsztaty. A chyba taką największą atrakcją, która zarówno na Pyrkonie przyciąga największe tłumy, jak i właśnie na targach tutaj, jest konkurs cosplay. Mamy także taką atrakcję jak Wish Swapper, która jest akcją zorganizowaną właśnie przez nas dla uczestników, którzy mogą się powymieniać życzeniami. Polega to na tym, że zostawiacie kartkę z życzeniami na naszym drzewku i możecie w zamian odebrać inną kartkę z życzeniami od innego uczestnika. Nie wiecie nigdy na co traficie, więc jest to dosyć ciekawy element. Pyrkonowy Targ Zimowy to miejsce zrzeszające miłośników gier, komiksów, filmów, literatury oraz szeroko pojętej fantastyki. Nieodłącznym elementem eventu są cosplayerzy, a więc osoby przebierające się za postacie znane z popkultury. Jestem mordercą dzieci z Five Nights at Freddy's, więc to nie jest najlepszy PR, ale od dawna chciałam zrobić tą postać i jak w końcu się udało, to jest cud. Pierwsze cosplaye to były 5 lat temu, jak kradłam ubrania rodzicom i robiłam różne stroje. I potem po prostu już robiłam większe i większe. Zorganizowane w 2021 roku Pyrkonowe Targi dla wielu miłośników fantasy były odskocznią od czekania na pełnowymiarowy Pyrkon, który zaplanowany jest na czerwiec przyszłego roku. Trzymamy kciuki, aby tym razem udało się zorganizować wydarzenie. Średnio co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o zachorowaniu na nowotwór krwi, w tym też na białaczkę. Nierzadko jedyną szansą na przeżycie dla takiej osoby jest przeszczep szpiku. Potencjalni dawcy byli poszukiwani przez DKMS na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. O tej akcji opowie Wam Błażej. Potencjalnym dawcą szpiku może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Dawcą zatem został Piotr, student Wydziału Chemii. Przed 4 laty zapisał się jako potencjalny dawca szpiku. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. W lipcu 2020 zgłosiło się do mnie mailem dziewczyny z DKMS-u, że zostałem wytypowany jako potencjalny dawca szpiku. Przed rokiem zatem zasilił szereg niespełna 10 tysięcy honorowych dawców szpiku w Polsce.
Nie każdy może zostać bliźniakiem genetycznym, choć tych zadeklarowanych w Polsce jest całkiem sporo. Do DKMS-u zarejestrowało się ponad 1,5 miliona osób, a dawcami faktycznymi zostało 9,5 tysiąca. Przygotowania do oddania szpiku rozpoczęły się tydzień przed samym pobraniem. Piotr musiał przyjmować 2 razy dziennie zastrzyki zwiększające ilość komórek macierzystych w organizmie. Ale jak sam mówi, po oddaniu towarzyszyły mu... Czułem taką radość, że mogłem uratować drugiemu człowiekowi życie. Możliwość poznania osoby, której dało się nowe życie, pojawia się po 2 latach od przeszczepu. Piotr musi zaczekać jeszcze rok. Michał, student z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, jest osobą oczekującą do oddania komórek macierzystych, choć nie chce czekać bezczynnie. Przyszedłem tutaj jako wolontariusz i rejestruję ludzi jako potencjalnych dawców. Przez 13 lat akcji Helpers Generation na polskich uczelniach wyższych zgłosiło się ponad 130 tysięcy studentów do oddania szpiku. Jednakże według statystyk zaszczytu uratowania życia innej osobie dostąpiło zaledwie 1000 osób. Produkcja świątecznego teledysku to nie lada wyzwanie. Jak z tym zadaniem poradzili sobie studenci nowo powstałego kierunku produkcja audiowizualna, dowiecie się z materiału przygotowanego przez Hanię i Piotrka. Boże Narodzenie to niezwykły czas w roku. Jak bardzo, to można było poczuć na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Choć w formie zdalnej, to na WNPID zagościła prawdziwa magia świąt. Wydarzenie łączyło studentów i pracowników Wydziału w tym przedświątecznym okresie. Natomiast studenci sami wyszli z takową inicjatywą, też inspirowani działem promocji naszego wydziału, ażeby w tym roku właśnie to oni, studenci kierunku produkcji audiowizualna, byli odpowiedzialni za przygotowanie w formie właśnie streamingowej, teledyskowej tej wigilii na naszym wydziale. Choć sama transmisja z Magii Świąt na WNPID trwała tylko nieco ponad godzinę, to wymagała wielu godzin pracy. Jej istotną część stanowiły bowiem specjalne świąteczne teledyski stworzone przez studentów produkcji audiowizualnej. Żacy zaczęli działać już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Jako liderzy grup wybieraliśmy, bądź też same osoby przydzielały się do naszych grup względem tego, czego potrzebowaliśmy, na przykład operatora czy tam montażysty, to zależy co kto potrzebował. Tak dobraliśmy w pierwszym tygodniu kadry, po czym zaczęliśmy pracować nad scenariuszem, nad reżyserią i generalnie nad finalizacją tego projektu. Po opracowaniu koncepcji i scenariusza przyszedł czas na pracę przed kamerą. Czasu było bardzo mało, musieliśmy znaleźć termin wspólny aż dla 11 osób, ale w końcu się udało. Wraz z aktorkami spotkaliśmy się aż w 3 salach na wydziale, gdzie przez 6 godzin nagrywaliśmy zdjęcia. Dzięki pracy nad świątecznymi teledyskami i streamem studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności na różnych polach. I znałem wielu aspektów pracy produkcji audiowizualnej, od operatorki, poprzez trzymanie nawet blendy, poprzez delikatną pomoc scenariuszy, reżyserii i też oczywiście produkcji. Na planie teledysku byłem głównie odpowiedzialny za zdjęcia oraz za koordynowanie ekipą, która pomagała mi w przestawieniu oświetlenia i dekorowaniu sali. Jednak równie ważnym aspektem, co zdobycie nowych umiejętności, była dobra zabawa z fajną ekipą. Współpracuję ze świetną, młodą grupą od nas z roku. Fenomenalni ludzie, prawdziwi profesjonaliści i atmosfera na planie jest świetna. Wokalistki są fenomenalne. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem, ponieważ tak naprawdę cały nasz kierunek się w to zaangażował i naprawdę jestem zadowolona z tego, jak ludzie pracują, ponieważ mają dużo motywacji, dużo chęci do działania. Efektem tych działań były 3 teledyski. Wszyscy, którzy nie zdążyli na ich premierę w trakcie streama 20 grudnia, mogą jeszcze nadrobić zaległości. Wystarczy odwiedzić kanał WNPID na YouTube i poczuć magię świąt. To właśnie tak wyglądają teraz studenckie realia. Komputer i dom. 20 grudnia w życie weszło rozporządzenie rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza zarządzające wprowadzenie nauki zdalnej. Studenci będą pobierać nauki w formie online najkrócej do 9 stycznia. Jest jednak pewien wyjątek.
jeżeli chodzi o laboratoria, a także wszystkie zajęcia, które nie mogą odbywać się w tej formie, one będą odbywać się w siedzibie uczelni, ale muszą być ściśle raportowane do dziekana. Władze uczelni wprowadziły tryb nauczania zdalnego w ślad za rozporządzeniem ministra zdrowia. Rozporządzeniem rządu nie zostali objęci studenci. Resort w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia zlecił naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich. Ministerstwo Zdrowia raportowało, że właśnie w tym czasie przypadnie szczyt pandemii. Zarządzony okres nauczania zdalnego to okres zmniejszonej aktywności studenckiej wywołany przerwami świątecznymi. Czy zatem studenci UAM 10 stycznia wrócą w wydziałowe mury? Na tę chwilę zarządzenie pani rektor obowiązuje do 9 stycznia, co oznacza, że do tego 9 stycznia rzeczywiście będzie obowiązywać, a co później, na pewno studenci dowiedzą się o tym wcześniej. Podobnie postanowiły władze Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej. Studenci pierwszej z tych uczelni będą uczyć się zdalnie tak samo długo jak studenci na UAM-ie. Natomiast żacy z Politechniki pobierać będą nauki w formie zdalnej nieco krócej, do 5 stycznia. W tym odcinku to już wszystko. Razem z całą redakcją Kuriera Akademickiego życzymy Wam zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. I do zobaczenia w nowym 2022 roku. Cześć! Cześć.